Agata Grodzicka z Kuźnia Oberża Polska. Z funduszy unijnych udało nam się wybudować zupełnie nowy parking z funkcją dla kamperów, busów z ogrodzeniem. Lustro, czyli to urządzenie, które przed chwilką mieliście Państwo okazję obejrzeć, zostało zakupione dzięki wsparciu funduszy europejskich z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Nazywam się Łukasz Cyryklaw, jestem właścicielem zakładu kemiackiego Granitus w Żyglądzie. Dzięki pomocy lokalnej grupy działania Ziemia Gotyku uzyskaliśmy dofinansowanie. Została zakupiona maszyna, piła do cięcia kamienia, jednosubportowa poprzeczna. Inwestycja ta znacznie wpłynęła na rozwój naszej firmy, zwiększyła nasze możliwości produkcyjne. Jesteśmy w stanie realizować dużo bardziej skomplikowane i wymagające zlecenia niż wcześniej. Fundacja Akademia Rozwoju prowadzi projekt aktywizacji zawodowej, projekt dofinansowany ze środków europejskich. Dzięki tutaj lokalnej grupie działania Ziemi Gotyku mamy zaszczyt zaprosić do tego projektu 10 osób bezrobotnych, które objęte są wsparciem zarówno doradcy zawodowego, pośrednika pracy, jak również posiadamy tutaj takie zajęcia jak umiejętności miękkie, komunikacja, obsługa klienta. Dodatkowo osoby uczestniczą również w stażach zawodowych i kursach. Projekt będzie trwał do końca listopada tego roku i miejmy nadzieję, że tak jak już jednej osobie udało się wrócić na rynek pracy, tak kolejne osoby powrócą z powrotem na rynek pracy. Projekt pod tytułem Utworzenie klubu młodzieżowego w Narze został dofinansowany z funduszy europejskich Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku. W ramach projektu odbywają się zajęcia m.in. z robotyki, zajęcia artystyczne, zajęcia z animatorem oraz zajęcia z języka angielskiego. W ramach projektu zaplanowano również 3 wycieczki wyjazdowe.
Grupa Działania Ziemia Gotyku od 2016 roku realizuje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na filmie prezentujemy przykładowe, wybrane, zrealizowane projekty w ramach naszej lokalnej strategii ze środków budżetu lokalnej strategii rozwoju. Są to zarówno przedsiębiorstwa, firmy, które otrzymały wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej bądź na rozwój działalności, ale także wiele cennych inicjatyw społecznych, kulturalnych oraz wyremontowanych, zrewitalizowanych obiektów dla mieszkańców, dla turystów, gdzie mogą spędzać swój wolny czas, gdzie mogą realizować swoje pasje, również gdzie mogą przyjeżdżać turyści i zwiedzać zasoby naszego obszaru lokalnej grupy działania Ziemia Gotyku. Właśnie aktywność ludzi i przedsiębiorczość mieszkańców naszego obszaru jest największym bogactwem naszej lokalnej strategii rozwoju.